Raport Focus on Opole jest to publikacja, którą Fundacja Pro Progresso przygotowuje dla miasta, obrazując, jak wygląda sektor outsourcingu i sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz jego otoczenie bezpośrednie i pośrednie. Raport na dzień dzisiejszy, pokazujący nam obecny stan sektora, jasno pokazuje, że branża BPO, SSC ma trend wzrostowy w Opolu. Jeszcze 4 lata temu, kiedy mieliśmy okazję też uczestniczyć w konferencji BSS, Zielone Światło dla sektora BSS, liczba inwestycji z sektora BPO SSC była mała. Co więcej, otoczenie tego sektora praktycznie nie istniało. Było ciężko z dostępnością nowoczesnej powierzchni biurowej. Te firmy, które 4 lata temu były obecne na rynku, dopiero były zalążkami większych podmiotów. A na dzień dzisiejszy widzimy kilkunastu mocnych graczy reprezentowanych przez tak wielkie brandy jak chociażby Capgemini czy PwC, zatrudniające setki, jak nie tysiące osób, władające kilkoma językami obcymi, rozwijające się zarówno w obszarze outsourcingu usług IT, finansowo-księgowych czy związanych z obsługą klienta. Same popatrzenie na faktyczne już inwestycje pokazuje, że Opole nie dość, że się rozwinęło, to jest na bardzo dobrej drodze do tego, aby te liczby podwajać albo jeszcze bardziej powiększać w nadchodzących latach. Obecność na konferencjach Zielone Światło dla BSS w Opolu przez ostatnie 4 lata pokazuje, że po pierwsze tematyka tego sektora jest bardzo interesująca dla uczestników. Na pierwszym wydarzeniu było kilkadziesiąt osób, na ostatnim wydarzeniu blisko 200, także sama skala jest ogromna. To, co się zmienia, to oferta szkół, także bardzo blisko widać współpracę z Politechniką, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie nawiązywane są programy partnerskie z firmami, które prowadzą swoje działalności operacyjne na terenie Opola. I tutaj jest to współpraca zarówno na poziomie filologii, chociażby germańskiej, czy też kierunków informatycznych. Więc to pokazuje, że firmy są świadome oferty szkolnej, szkoły chcą dostarczać personel i kadry dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu i to jest ogromny krok do przodu. Drugim ogromnym krokiem, i to zauważalnym, jest rozwój infrastruktury biurowej. O ile kilka lat temu ciężko było znaleźć powierzchnie biurowe, które byłyby dobre dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, tak w tej chwili nie dość, że już jest część infrastruktury biurowej postawiona, to dwa, duży odsetek nowych metrów kwadratowych jest w trakcie budowy, a jeszcze większy jest planowany. Jeżeli zostaną zrealizowane wszystkie projekty, o których w tej chwili się mówi, to mówimy o podwojeniu dostępnej powierzchni, nowoczesnej powierzchni biurowej, chociażby dla najemców z sektora BPO SSC. Większość polskich miast w tej chwili zabiega o inwestycje praktycznie zewsząd i mało gdzie widzimy specjalizację regionalną. W przypadku Opola bardzo dobrym byłoby skupienie się na wybranych rynkach, które dają realną szansę na pozyskanie nowych inwestycji. Bardzo dobrymi przykładami jest na przykład rynek niemiecki, czy w ogóle cały region Dachu. Jeżeli mówimy o mieście Opole, które posiada własną mniejszość niemiecką, ma kierunki filologiczne niemieckojęzyczne, to są to atuty, które powinny być prezentowane na rynkach niemieckojęzycznych. I myślę, że miasto zyskałoby bardzo wiele, gdyby w taki sposób budowało swoją komunikację.